Dzień dobry. Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Warty Poznań z Ruchem Ścieszowice. Są z nami trenerzy obu zespołów, pan Ryszard Okaj oraz trener Marek Kamiński. Jako pierwszego podsumowanie tego meczu poproszę trenera gości. Cieszymy się. Jeden punkt u lidera w naszej sytuacji to jest skarb, mogę powiedzieć. I trzeba powiedzieć, że daliśmy dzisiaj serce. I ogólnie rzecz biorąc, no, tutaj na tym boisku ciężko będzie komuś tutaj punkty wywieźć. Dlatego tym bardziej się cieszymy i patrzymy już do przodu. Ja tyle. Dziękuję. Dzień dobry. I z mojej strony to troszeczkę inaczej wygląda, bo wiadomo, że wobec lidera są duże oczekiwania. I tak o tym wiedzieliśmy, przystępując do tego meczu. Ale żeby tak przeanalizować całe 90 minut, no to wiadomo, że ta pierwsza połowa graliśmy zbyt, można powiedzieć, schematycznie. Nie wykorzystywaliśmy bocznych sektorów boiska. Natomiast jeżeli chodzi o drugą połowę, no to bardzo się cieszę za to, za walkę, za chęć, za angażowanie i za to serce, którą zawodnicy chcieli przez 90 minut wygrać. Raz wygrywaliśmy, niepotrzebna ta bramka na 2-2, bo w sytuacji podobnej, jak zawodnicy krzyczeli, co sędzia przerwał, w naszej sytuacji tego nie było, stąd padła bramka. Notabene bardzo ładny strzał, ale błąd nasz taki, że musimy takie strzały blokować. Więc tego może nie jesteśmy bardzo zadowoleni, ale po prostu za walkę, zaangażowanie, szczególnie w drugiej połowie, to jestem bardzo zadowolony. Dziękuję.